takt, w ogóle takt w stosunku do ludzi, myślę, że szczerość. Mi się nie zdarzyło w życiu, może jestem bardzo sroga, żeby jakiś mężczyzna mnie wziął za rękę, kiedy ja tego nie chciałam. Mężczyźni doskonale wyczuwają przyzwolenie kobiet. Może być 200 osób na sali, 200 kobiet, oni wejdą i wiedzą, z którą wyjdą. Jeżeli ktoś nam się podoba, to nawet gdybyśmy tak przemiotły spojrzenie jego, żeby on się nie zorientował, to on i tak się zorientuje. Od razu będzie wiedział, że wpadł nam w oko to, co się nazywa. I to jest dokładnie tak krótko można się popatrzeć, że to nie jest w ogóle zobowiązujące. I uciec sobie. Dlatego, że to on musi uderzyć do was. Nie może być inaczej. Można wychodzić jakiegoś faceta. Można go wymęczyć. Można nawet się z nim związać. To jest nie do darowania. Że to wy wybrałyście jego. On musi wybrać. Bo to, że ja będę z nim mieszkać i będę go pilnować, to jeszcze żadna kobieta mężczyzny nie upilnowała. Podobnie jak mężczyzna nie upilnował kobiety. To jest nie do upilnowania. A ktoś ma takie figle w głowie, to jest nie do upilnowania. Czyli właściwie wszystko jedno, czy mieszkamy osobno, czy mieszkamy razem. Bo ta wolność i zaufanie, na którym to musi być zbudowane, no nadziejemy się parę razy, no to się nadziejemy, do czegoś się nauczymy. Ale akceptacja tej osoby taka, jaka ona nam się spodobała za pierwszym razem, prawda? Kobiety kolekcjonują pretensje. Siedzi sobie taka, jak wy. No zobaczymy, czy on pamięta. No on oczywiście nie pamięta. A dzisiaj jest 38 dzień od naszego poznania. Nie pamiętam. No siedzi, siedzi, a on tam gra w szachy z, nie wiem, z ojcem, coś. Co ci jest, on się pyta. Mnie? Nic. Nic. A co ma mi być? A co się mnie czepiasz? Teraz. I my zbieramy. Nie pamiętał, nie pamiętał, nie pamiętał. Czyli, no, bądźmy konsekwentne. Zamiast powiedzieć, kochanie, chciałam ci powiedzieć, że właśnie wybiła w tej chwili 16 i jest 38 dzień, odkąd poznaliśmy się. Należy mi się całus. Nie ma problemu. A mnie? Ja go złapałam, gadzinę. Taki zakochany, bardzo ciekawe. Czyli jesteśmy strasznie małostkowe. Nie być małostkowym, być strasznie, znaczy strasznie trudno na takim pierwszym spotkaniu to wszystko objąć, ale chciałabym powiedzieć, żebyście miały takie poczucie własnej wartości i wiedzieć, że po prostu każde wasze spojrzenie jest jak wartościowe i każde wasze uczucie i przyjaźni i jakiejś pomocy i mieć w sobie tą radość życia, żeby ludzie się uśmiechali na wasz widok, bo to jest bardzo ujmujące. To strasznie pomaga, to co się nazywa wdziękiem, że ktoś ma wdzięk. Co z tego, że są ładne kobiety? A największe wzięcie u mężczyzn wartościowych mają kobiety z charakterem i wdziękiem. Wcale nie super ładne.